Państwu. Witam wszystkich bardzo, bardzo gorąco w imieniu Pana Burmistrza i swoim na imprezie, koncercie operatkowym zorganizowanym w ramach 660. rocznicy nadania praw miejskich naszego miasta. Witam gorąco Pana Wojciecha Gąbskiego, Burmistrza Kamienia. Witam Pana Kazimierza Wadolaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z radnymi. Witam Pana Piotra Gustyna, skarbnika gminy. Witam Panią Urszulę Brycką, dyrektora Miejskiego Gminy Zespołu Usług Oświatowych. Pana Władysława Gowela, prezesa Kamieńskiego Towarzystwa Kulturalnego. Ale witam też naszego byłego burmistrza długoletniego, Pana Kazimierza Fiałkowskiego. Witam szanowną publiczność, media i drodzy Państwo, zanim rozpoczniemy koncert, kilka słów, dosłownie kilka zdań z historii Kamienia. Otóż Kamień Kraiński jest jedną z najstarszych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego. Najstarsza wzmianka dotycząca Kamienia datowana jest na 1107 rok. Przed nadaniem praw miejskich Kamień Kraiński nosił nazwę Wawrzeszkowo. Przełom w historii miasta nastąpił 11 lutego 1359 roku. Wówczas to arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria-Skotniński wydał przywilej na mocy, którego wieś Wawrzeszkowo zmieniono w miasto o ustroju magdeburskim. Odtąd miasto wraz z najbliższą okolicą stanowiło klucz kamieński arcybiskupów gnieźnieńskich, a król Kazimierz III Wielki w dokumencie wydanym 25 czerwca 1360 roku w Łowiczu potwierdził zarządzenie arcybiskupa, przy czym miasto otrzymało nazwę Kamień. To kilka słów tytułem wprowadzenia. Drodzy Państwo, dzisiaj wystąpią przed Państwem tenorzy Paweł Krasulak, Krzysztof Zimny, Nazar Kahala, akompaniament pani Katarzyna Nowoczewska-Landy, prowadzenie koncertu Beata Bobińska. Serdecznie zapraszam. Przywitajmy brawami. Dobry wieczór Paniom, dobry wieczór Panom. Mam ogromny zaszczyt powitać Państwa, że tak powiem, z okazji dwóch jakby uroczystości. Jedna to miasta, a druga to, bo jesteśmy w środku karnawału, zatem mamy okazję uczcić też karnawał. Bardzo nam zależy, proszę wierzyć, żebyście się Państwo dobrze bawili, żebyście się z nami uśmiali, wzruszyli i wyszli szczęśliwi i zadowoleni z tego koncertu. W dzisiejszym wieczorze usłyszą Państwo przepiękne melodie tenorowe, arie, będą piosenki neapolitańskie, cudne utwory z muzykali, jak również z filmów. A o tą dobrą zabawę zadbają dzisiaj trzej tenorzy i Katarzyna Nowaczewska-Mantej przy pianinie. Jako pierwszy tego wieczoru pojawi się student jeszcze Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowińskiego w Bydgoszczy, studiujący w klasie znakomitego pedagoga, również solisty, tenora, Adama Zdunikowskiego, Nazar Kahala. Artysta jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalnego Pedagogicznego w Białymstoku. Swoje umiejętności doskonalił również w Akademii Muzycznej we Lwowie na Ukrainie. Jest laureatem licznych konkursów, między innymi pierwszej nagrody w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Kijowie, czy wyróżnienia w 15. Ogólnopolskim Konkursie Moniuszkowskim Aria i Pieśń Wieczorna. Zadebiutował na deskach Opery Nowa w Bydgoszczy, wcielając się w postać Rajki I w operze komicznej Awantura w Recco, czyli Drzewko Wolności. W Nazara Kahali interpretacji usłyszą Państwo słynną pieśń neapolitańską Wróć do Sorrento. Jest to pieśń, która została napisana specjalnie na wizytę premiera, ówczesnego premiera Włoch, właśnie w Sorrento. Pieśń zachwala miasto Syren i zachęca do powrotu w te piękne tereny, nad Zatoką Neapolitańską. Zatem, proszę Państwa, zaczynamy cudowny, radosny wieczór. Pieśń Wróć do Sorrento, Nazar Kahala i pianistka Katarzyna Nowaczewska-Mantej. Thank you.
Dziękujemy, dobranoc.